I rozpoczęte nagranie. Dobrze. No proszę Państwa, zaczynamy. Zacznijmy sobie właśnie dzisiaj od tego naszego spotkania na temat tańców. Tylko chciałbym, żeby, przepraszam, bo coś mi tu wewnętrznie pasek będzie mnie mierził. O, przestał już mnie mierzić. No, proszę Państwa, czyli zaczynamy dzisiaj od często skurczów nadkomorowych z wąskimi zespołami QRS, albo raczej może od rytmów nadkomorowych z wąskimi zespołami QRS. I mam taką wizję, żebyśmy takich ćwiczeń zrobili, myślę, że trzy, bo to będzie jedno, będzie wąskie QRS-y, drugie będą szerokie QRS-y, a trzecie może jakieś takie podsumowanie z dorzuconym leczeniem. Tak, przynajmniej taka jest moja wizja. Jak wyjdzie, zobaczymy. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o filmiki, to będzie na pewno jeszcze jeden filmik z różnicowaniem arytmii komorowych od nadkomorowych z aberracją i na pewno będzie o lekach antyarytmicznych, bo uważam, że to jest dość ważne i w ogóle o doraźnym i przewlekłym leczeniu takich tachyarytmii. Bardziej też elektrokardiograficznie, no bo nie będziemy tam wszystkiego omawiać. Więc zacznijmy sobie dzisiaj od tej naszej kardiochoreologii, czyli będziemy się uczyć tańczyć razem z naszym sercem. Żeby to, proszę Państwa, zrobić, to ja przygotowałem do Państwa, znaczy przygotowałem, to nie jest moje, żeby nie było, że to moje autorstwo. Zostało bardzo dobra, to bardzo dobrą książkę czytałem i bardzo dobry schemat w niej znalazłem, który pozwala nam dość szybko i prosto rozpoznawać często skurcze. Jest to dość prosta sprawa, czemu się mi to samo robi, nie wiem. I ona, jakby ta ocena naszego rytmu składa się z czterech punktów. Macie to Państwo w tych zestawach, które Państwu wysłałem. To jest pierwszy zestawik. I składa się na tę ogólną ocenę, składa się cztery elementy. Oceniamy sobie miarowość, czyli proszę Państwa, nawet ktoś, to był Włoch akurat, który to pisał, czyli moja wiara w to, że trzeba bezwzględnie na początek oceniać miarowość, jest powielana również w ośrodkach włoskich, chociaż akurat nie uważam, że oni to skopywali ode mnie, po prostu jakoś się umysłami zdało się połączyć w ten sposób. Więc proszę Państwa, miarowość jest podstawą. Zawsze, zawsze, zawsze przy ocenie rytmu oceniamy miarowość, bo to dostarczy nam ogromnej ilości informacji. W tym przypadku tak naprawdę wielokrotnie potrafi nam odrzucić połowę rozpoznań. Więc zawsze miarowość. Jak wiadomo, miarowość możemy dzielić na rytm miarowy i niemiarowy. Ja dodawałem do tego wiele różnych innych, tak jak, że jest coś miarowo-niemiarowe albo niemiarowo-miarowe, albo w końcu mój ulubiony, że jest niemiarowo-niemiarowy dla migotania przedsionków. To określenie dla migotania przedsionków. Więc uważam, że powinniśmy z nich korzystać dość biegle. To znaczy, proszę Państwa, bierzecie EKG i to jest pierwsza rzecz, którą robicie. Bierzecie kawałek kartki, długopis. EKG nie ocenia się na oko. Przynajmniej ja bardzo tego nie lubię. Ślęczenia w 15 odsłup nad EKG i dumanie, co się na nim dzieje, skoro chyba każdy z nas kartkę papieru i długopis jest w stanie znaleźć. No i proszę Państwa, lećmy. O Jezu, Jezu, za szybko płacie. Na początek, proszę Państwa, oceniamy zależność P i QRS. No jaka może być pierwsza opcja? No pierwszą opcją, która tutaj wyznaczona, no to pierwsza opcja jest taka, że nie mamy w ogóle P. Więc proszę Państwa, jeżeli mamy miarowy częstoskurcz i nie widzimy w nim P, to jest to częstoskurcz węzłowy, no bo on wychodzi nam z łączy, z łącza. Ponieważ częstoskurcz z łącza, tak naprawdę nie istnieje taka sytuacja, przynajmniej u dorosłych ludzi, żeby nam sam węzeł zaczął bić tak szybko, żeby nazwać go często skurczem, więc mechanizm jest w zasadzie jeden. I ten mechanizm to jest typowy AVNRT. Dlaczego w typowym AVNRT nie widzimy zamków P? Przypominam, typowy AVNRT to jest taki, który ma schodzi do komór drogą wolną, a wraca drogą szybką. Czyli mamy pobudzenie komór, szybko wraca do przedsionków i szybko pobudza przedsionki. I te przedsionki są zakopane w QRS-ie. To jest typowy AVNRT. I tak to powinniśmy, proszę Państwa, zapamiętać, że widzimy częstoskurcz bez załamków P, miarowy, a to myślimy o AVNRT typowy. Jaka jest inna opcja? Inna opcja jest taka, że mamy, proszę Państwa, widoczne P. I tych P jest tyle samo, co QRS-ów. Czyli stosunek P do QRS-ów jest 1:1. No co to może być? No, proszę Państwa,
Pierwsza podstawowa opcja jest taka, że RP jest dłuższe niż PR, tak? Czyli odległość od poprzedniego QRS-u do załamka P jest dłuższe niż odległość od P do kolejnego QRS-u. To jest najbardziej podstawowy przypadek, kiedy mamy ST, czyli ST to jest, coś się tu psuje, ST, czyli tachykardię zatokową. No i to jest taki najbardziej podstawowy sposób. Przepraszam, bo ja to chyba muszę gdzieś tu wyrzucić ten chronometraż, bo mnie będzie irytował niesamowicie. Tylko kurczę, gdzieś tutaj to jest, może w animacjach to jest. Zmień kolejność animacji. Kilka animacji. Bardzo mnie to wewnętrznie nurtuje i nie chciałbym, żeby mnie to tak irytowało dalej. Wyczyść na wszystkich slajdach. Może to wystarczy. Już wracam, przepraszam. Nie chciałem Państwa tu podglądać. Wracamy, tak? Czyli najczęściej jest taka sytuacja. Mamy P bliżej kolejnego QRS-a niż poprzedniego. Czyli tachykardia zatokowa. Inna opcja, często skrót przedsionkowy. Inna opcja, atypowy AVNRT. Taką też opcję możemy mieć. Idziemy sobie, proszę Państwa, dalej. Możemy mieć też taką sytuację, kiedy RP jest krótszy niż PR. To jest jakby rzecz typowa w zasadzie dla tego, co już powiedzieliśmy, czyli dla typowego AVNRT, no bo powiedzieliśmy QRS i zaraz za QRS-em się pojawia P. Więc jeżeli mamy sytuację taką, że ta droga szybka wstępująca z komór do przedsionków jest jednak mimo wszystko nie aż tak szybka, żeby nam ten P zginął w QRS-ie, to możemy mieć taką sytuację, że widzimy ten P. I to jest właśnie ta pierwsza opcja, kiedy RP jest bardzo krótkie, poniżej 90 milisekund, to też jest to typowy AVNRT. Jak będziecie Państwo kiedyś przeglądać różne podręczniki, czytać książki i takie rzeczy, to bardzo często się pojawia, że typowy AVNRT jest wtedy, kiedy ten odstęp RP wynosi poniżej 70 milisekund. To już tłumaczę, skąd jest różnica. 70 milisekund jest dla badania elektrofizjologicznego, natomiast 90 dla spoczynkowego EKG. To stąd się pojawia ta różnica, że w jednym podręczniku piszą tak, w drugim tak, no bo ktoś widocznie kiedyś nie zauważył, że różnica pomiędzy EPS a EKG, no ale to trzeba na to właśnie uważać. Dobrze, czyli mamy taką sytuację właśnie, że mamy bardzo krótki odstęp RP, no to znowu typowy AVNRT. Druga opcja, długi RP. No i tu znowu mamy dużo różnych opcji, bo możemy mieć AVRT, czyli nawrotny z drogą dodatkową, no to ponieważ tak jak Państwo na tym filmiku oglądali, długi odstęp pomiędzy QRS-em a zamkiem P, no wynika z tego, że musi się troszeczkę to pobudzenie wspiąć przez tą drogę dodatkową. No i druga sprawa, częstoskrót przedsionkowy. Najczęściej to chodzi o częstoskrót przedsionkowy z długim PR-em, tak? Czyli z blokiem pierwszego stopnia. Teoretycznie tachykardia zatokowa też mogłaby tutaj być dołączona, no bo tachykardia zatokowa z blokiem pierwszego stopnia też to jest możliwe. Idziemy sobie dalej. No ostatnia, trzecia opcja, że P jest więcej niż QRS-ów. W takiej sytuacji jest to albo częstoskrót przedsionkowy, albo trzepotanie przedsionków z blokiem przewodzenia, jakimś tam z przewodzeniem 2 do 1, 3 do 1, 4 do 1. Tak? To może być jeszcze taka opcja. No i przechodzimy sobie do opcji niemiarowych rytmów. Niemiarowy rytm może być taki, który nie ma zamków P, który ma falę F. Pamiętamy o tym, że to jest fala duże F. Duże F, czyli to są zęby piły. I możemy mieć zmienne zamki P. Nie ma tu, jak Państwo widzicie, fali F, małe F, ponieważ już, tak jak Państwu mówiłem w filmiku, myślę, i w ogóle Państwu opowiadałem o tym już wcześniej, nie oceniamy, nie szukamy fali z małej fali F. Dlaczego? Ponieważ aktualnie nasz postęp technologiczny doprowadził do tego, że my najczęściej w EKG nie widzimy migotania przedsionków, szczególnie niskonapięciowego migotania przedsionków, bo filtry to czyszczą. Więc nie róbmy tego. Nie róbmy takiego błędu, proszę Państwa, że na siłę szukamy załamków P, jeżeli mamy totalnie niemiarowy rytm. Zawsze się znajdzie jakieś wychylenie, które będzie nam się wydawało, że jest to załamek P. Nie, takich rzeczy, proszę Państwa, nie robimy. Mamy kompletnie niemiarowy i na pierwszy rzut oka nie widać tam zamków P, to jest to migotanie przedsionków. Druga sytuacja, oczywiście niemiarowy rytm z falą, z zębami piły, no to jest AFL, czyli trzepotanie przedsionku ze zmiennym przewodzeniem. No i może być jeszcze zmienne P, to co chyba nowego dla tych, którzy z Państwa oglądali mój filmik ostatni. To jest sytuacja, kiedy mamy tak zwany MAT, czyli multifocal atrial tachycardia, czyli wieloogniskowy częstoskrót przedsionkowy, bardzo typowa
bardzo typowa arytmia dla pacjentów z chorobami płuc, ponieważ przewlekła hipoksemia wywołuje pewne zaburzenia jonowe w mięśniówce, no i wtedy i przedsionków, i komór. Natomiast zwiększenie najczęściej, ponieważ zwiększenie pracy oddechowej doprowadza do tego, że przewlekle nam zwiększa się ciśnienie w klatce piersiowej, to w takiej sytuacji też ten jest łatwiej, znaczy to ciśnienie naciska nam te przedsionki i wywołuje taką arytmię. To jest właśnie MAT. I o tym też należy właśnie pamiętać, kiedy mamy na przykład pacjenta z rozedmą, mamy pacjenta z POHP, mamy pacjenta z zaostrzeniem astmy. Dzisiaj miałem takiego holtera, w którym właśnie opisywałem, którego dostałem do opisu, i właśnie tam był piękny przykład, gdzie pacjent przyszedł na oddział chyba chirurgii celem operacji tętniaka z długoletnim POHP. No to już w zasadzie wiedziałem, czego szukać. No i dokładnie pierwsza arytmia zaznaczona przez aparat holterowski jako AF, to wcale AF nie było, tylko był właśnie MAT. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy sobie w takim razie do case'ów. Żeby przejść do case'ów, do tego potrzebujemy dostęp do Kahoota. Przypominam tak, jeżeli wszyscy się dodawajcie ci, którzy wypadli, bo czasami po prostu bezczynność nas tutaj wyrzuca. Teraz tak, każde pytanie jest na 30 sekund ustawione. Pierwsze trzy przypadki ćwiczymy ten schemat, który Państwu pokazałem. Kolejne przypadki to już myślicie sami, używacie zdobytej wiedzy i rozwiązujecie case'y jakby sami od początku do końca. No więc lećmy sobie. Pierwszy case'ik. Oceniamy miarowość. 30 sekund, jeżeli nic nie popsułem, tak jest. Dobrze, mam nadzieję, że nie sprawiało to Państwu trudności. Zresztą wynik to pokazuje. Sprawa absurdalnie prosta, widać, że po kolei ładnie QRS-y. Odległość między QRS-ami jest równa. Dlaczego Państwu wysłałem ten zestaw? Z tego powodu, że warto to ćwiczyć nawet na takich oczywistych case'ach, ponieważ często szybkie migotania przedsionków wydają się na początek miarowe, dopóki się nie weźmie tej kartki, tego długopisu i nie zaznaczy tych odległości. No ale tutaj bardzo dobrze Państwu poszło. Idziemy dalej. Zwycięzcy później. Stosunek P do QRS. I znowu mamy 30 sekund, 3 odpowiedzi. Gratuluję Państwu wszystkim, którzy zaznaczyli, że P jest tyle samo co QRS-u. Bardzo dobrze, 33 osoby to odpowiedziały. Idziemy dalej. Jaki jest odstęp PR i RP? Rozumiem, że dla niektórych mogło być to zaskakujące. No tak, no oczywiście RP jest powyżej 90 milisekund, no ale te opcje poniżej, powyżej 90 milisekund są w sytuacji, kiedy mamy sam RP krótszy niż PR.
Więc no, w tej sytuacji mi się wydaje, że jest to chyba dość oczywiste, że jednak tutaj, proszę Państwa, zamek P jest tu. Więc za połową odstępu RR. Czyli te dwie opcje nam raczej odpadają. Je raczej sobie stąd wywalamy. Więc oczywiście czerwona odpowiedź jak najbardziej prawidłowa. No i 60 sekund na odpowiedź, jaka to jest, jakie to zaburzenie rytmu. Jeszcze 10 sekund. Ale tak myślałem, że to już zacznie sprawiać pewne wątpliwości. Proszę Państwa, oczywiście odpowiedź AVNRT ona odpada, no bo powiedzieć w sobie, znaczy, przesadziłem z tym, że odpada, ale. A typowe AVNRT odpada, no bo P powinno być zaraz przy QRS. Oczywiście P, gdyby było no, w tej odległości, która mniej więcej się tutaj znajduje, no to to jest prawidłowe, może być AVNRT tak zwane atypowe, czyli szybkowolne. Ale proszę Państwa, przypominam tylko i wyłącznie o tym, że w przypadku, kiedy mamy pobudzenie idące z węzła wstecznie, to powinniśmy mieć ujemne zamki P nad dołem. Tu one są wybitnie dodatnie, szerokie do tego. Ja z tego, co pamiętam, to chyba w filmiku też mówiłem o tym, że szerokie, że załamek P można różnicować w pewien sposób. Znaczy pobudzenie z dołu prawego przedsionka, jeżeli jest to pobudzenie przedsionkowe, to jest to, jest ono, to jest szeroki zamek P. To on musi się rozejść po całych przedsionkach. Natomiast jeżeli mamy wsteczne pobudzenie węzłowe, to wsteczne pobudzenie węzłowe tworzy wąskie zamki P. Z czego to jest, dlaczego to jest tak, proszę Państwa, stworzone? Ponieważ my w przedsionkach nie posiadamy czegoś takiego jak układ przewodzący, tak jak wiązki, pęczki czy odnogi w lewej czy prawej komorze, ale tam są ułożone równolegle miocyty do siebie. Jeżeli mamy sytuację taką, że my gdzieś na tej takiej pseudościeżce pojawi nam się pobudzenie, a najlepiej by było w węźle, do której wszystkie drogi się schodzą, to wstecznie ono się po tych wszystkich drogach rozejdzie i to pobudzenie będzie szybkie. Czyli wąski zamek P świadczy raczej, bardzo wąski, świadczy o tym, że one najprawdopodobniej pochodzi z węzła. I tutaj bym się raczej czegoś takiego spodziewał, że jeżeli chcemy mieć AV, NRT atypowy, to musielibyśmy mieć rzeczywiście w tym miejscu P, ale po pierwsze ujemny nad dołem i wąziutki. Więc odpada. AVRT, żeby mieć ortodromowy AVRT, bo już w ogóle pomijam opcję antydromowego AVRT, bo on jest szerokim zespołem QRS, ale ortodromowy AVRT, proszę Państwa, ma P pojawia się za QRS-em, czyli RP jest krótsze niż PR, czyli w pierwszej połowie odstępu RR występuje. Często skrót przedsionkowy oczywiście mógłby być, no ale pierwsze powstaje, proszę Państwa, pytanie. 24-letnia kobieta, no która miała wymioty, więc pewnie troszeczkę się odwodniła biedna, no i trochę serce musi szybciej bić. No czy to nie spełnia kryteriów z rytmu zatokowego? No mamy jakby nie było dodatni zamek P. Przypominam ten wierszyk. Plus, 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 minus, plus, 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 minus. Może rzeczywiście nie zgadza się do końca plus, minus w jeden, ale sześć poprzednich odprowadzeń ma taki układ, że mamy dodatni zamek P w 1, 2, 3, ujemny wawier, dodatni w awiel, awiew i dodatnio ujemny powinien być w 1. Więc to jest oczywiście tachykardia zatokowa. Dobrze, przechodzimy do dwójeczki, proszę Państwa. Oceniamy miarowość w tym przypadku. 30 sekund.
Gratuluję, proszę Państwa, miarowy, no chyba to też jest dość oczywiste, widać jakiś odstęp między kolejnymi QRS-ami. Idziemy dalej. Oceni stosunek P do QRS. Oczywiście mam nadzieję, że odpowiedź była bardzo prosta. P jest więcej niż QRS-ów. Proszę Państwa, oczywiście tutaj ta tabelka jest troszeczkę enigmatyczna, no bo to nie są do końca P, no bo to jest fala F w tym przypadku, ale to są zęby piły, no ale jest ich więcej. Przypominam jeszcze raz, proszę Państwa, jak się bardzo dokładnie, proszę Państwa, przyjdziemy. Dla tych, którzy wydrukowali sobie kartkę, czyli robią to tak, jak należy, proszę Państwa, odetnijcie sobie ten kawałek QRS i zobaczcie, jakie są piękne zęby piły. Oczywiście one są tak zwane superimposed, one są wtrącone w QRS-y, ale to są ząbki piły. Je widać też tu. I ich jest dwa razy więcej niż QRS-ów. Jak się Państwo dobrze przyjrzycie, to w awierze też je oczywiście widać. Przepiękne zęby piły. Idziemy dalej. W takim razie, jak już powiedziałem, co to, to myślę, że proszę Państwa, odpowiedź na pytanie kolejne, nie potrzebujecie Państwo 60 sekund, więc do dzieła. Oczywiście tutaj problem był taki, że bardzo dobrze, proszę Państwa, oczywiście odpowiedź albo niebieską, albo żółtą. Jest to oczywiście najbardziej typowe podanie przecinków, jakie istnieje, bo ono jest jeszcze bardziej typowe niż to drugie typowe. Ono jest oczywiście counterclockwise. Counterclockwise znaczy kręci się w przeciwną stronę do wskazówek zegara, patrząc od strony komory, bo może wielu z Państwa tego też na filmiku to było. Mam nadzieję, że te 14 osób, które tutaj zaznaczyły to na niebiesko, to ten filmik oglądało. Dla tych, którzy tego nie oglądało, to ja może się w takim razie wesprę, proszę Państwa, jeżeli dam radę to teraz zrobić, nie uszkadzając za bardzo tego naszego spotkania, ale może dam radę to zrobić, że Państwu to po prostu pokażę. Pokażę to chciałbym wiedzieć, które, ale chyba to jest ten wykład. Tak, to jest ten. Przypominam, proszę Państwa, tak żebyśmy też nie zaprzepieścili tej wiedzy. Tu będzie mój głos, a ja nie chcę go słyszeć. Już raz go słuchałem, wystarczy mi. Więc proszę Państwa, tu jest sytuacja taka, że jeżeli nam się kręci w tę stronę, czyli jakby clockwise od strony prawego przeciąga, to on jest counterclockwise od strony komory. My tak to określamy. Dlaczego tak jest, proszę Państwa? Ponieważ my głównie widzimy rozchodzenie się potencjału po tej części przeciąga. Ponieważ te mięśnie pectinate, to były jakie? Te grzebieniaste, czy jakoś tak się nazywa? One wywołują bardzo, one tworzą bardzo mały potencjał, więc my tak naprawdę tej części potencjału tutaj, to widzimy bardzo mało. My głównie widzimy tamtą część potencjału. Więc uprowadzenie w jeden, co będzie widziało? No będzie widziało, że prąd się zbliża do niego, więc widzimy sobie tutaj
A co, to ja źle zaznaczyłem? Nie, no dobrze chyba zaznaczyłem. Tak, bardzo dobrze zaznaczyłem. A z odpowiedzenia ze ściany dolnej będą widzieć oczywiście ujemne zamki, ujemne zęby piły, tak jak tutaj w tym przypadku. Tak? Więc to jest tak zwane counterclockwise. Zresztą tutaj tak to napisałem, typowe counterclockwise. Jeżeli kogoś wprowadziłem w błąd na filmiku, ale chyba nie, chyba tak, chyba właśnie tak powiedziałem. Kto oglądał, może potwierdzić. Więc wracając, proszę Państwa, tutaj ujemne zamki P w odprowadzeniach z nad ściany dolnej. Natomiast jeżeli chodzi o W1, ja wiem, że czasami to tworzy, to daje pewien problem, natomiast możemy sobie je przenieść jakby z pasma rytmu i zrobić coś takiego. Weźmiemy sobie to tutaj, złapiemy. To jest na tej linii, prawda? Idziemy. I bardzo ładnie widzimy to tutaj. I tutaj też na tej linii też możemy sobie iść do góry. A i to okazuje się, że to są te dwa dziubki. Tutaj troszeczkę zamek T oczywiście przeszkadza, ale tu widać dziubek zaraz za QRS-em i tu dziubek do góry też przed QRS-em, więc jak najbardziej jest to ta odpowiedź niebieska, ale jest oczywiście taki dodatek troszeczkę bardziej do Państwa wiedzy. Chciałem, żeby było troszeczkę trudniej niż prościej. Wracając już dalej, czyli też gratuluję wszystkim żółtym i niebieskim. I idziemy dalej do trzeciego przykładu, oceniamy miarowość. To było dość oczywiste, że jest niemiarowy ten rytm. Widać zresztą początek. To jest właśnie przykład ten, o którym Państwu mówiłem. Jeżeli Państwo będziecie na pierwszy rzut oka tak patrzeć na miarowość, to bardzo łatwo można się utopić w tym i spojrzeć sobie tylko na ten odcinek i on się wydaje niezwykle miarowy. Natomiast jeżeli byście wzięli karteczkę, to nagle się okazuje, że on nie jest do końca miarowy. Do tego jeszcze tu wchodzi jakieś pudło. Nagle tutaj jest troszeczkę dłużej, bo tu jest raz, dwa, trzy. Pomiędzy czwartym a piątym pobudzeniem na pewno jest dłużej niż pomiędzy piątym a szóstym. Tu są znowu jakieś przerwy, znowu jest troszeczkę wolniej, troszeczkę szybciej. No więc on na pewno miarowy, proszę Państwa, nie jest. To już na pewno nam odpada sprawa. Idziemy dalej. Więc zgodnie ze schematem oceniamy morfologię P. No i tutaj widzicie Państwo, dobrze, zaraz do tego dojdziemy. Tu jest oczywiście brak P, takiego oczywistego P. Tutaj bardzo łatwo wpaść. Ja rozumiem, że zasiałem pewne ten taki element niepewności teraz, kiedy powiedziałem o tym macie. Natomiast to nie jest mat, to jest taki bardzo typowe bardzo typowe migotanie przedsionków. Ono jest tutaj bardzo wydrgane to. I ja bym się nie doszukiwał tutaj nigdzie P. Zresztą, proszę Państwa, jak się przyjrzymy, bardzo łatwo się tu zgubić, bo bardzo sugestywny jest obraz w niektórych miejscach. Natomiast trzeba byłoby jakiś powtarzalny schemat tutaj znaleźć. No tutaj to jest chaosik totalny tutaj w tym miejscu, prawda? No to jest tak wyglądać dziwacznie. Więc dla mnie jest to brak P, bo zaraz zresztą będzie mat, będzie taki przykład z matem, że będą takie bardzo spektakularne te zamki P. Natomiast tutaj nie, tutaj bym się nie doszukiwał, żeby to było coś takiego. Więc z tego powodu pytanie chyba, jakie to zaburzenie rytmu znowu będzie dość proste. Znowu daję Państwu chwilę. Myślę, że dość szybko nabijemy te 40 odpowiedzi, przynajmniej mam taką nadzieję.
kliknąłbym pomiń, ale nie wiem, czy jak kliknę pomiń, to nie zlikwiduje jakichś statystyk, to nie chcę nikomu statystyk psuć. No i bardzo dobrze, mamy migotanie przecinków. Ja Państwu pokażę ten wielookniskowy jeszcze w takim razie, żebyśmy też wiedzieli wszyscy, o czym mówimy. Proszę Państwa, wielookniskowy ma taką spektakularną własność. O, przepraszam, bo tutaj znowu mój głos jest, przynajmniej ja go usłyszałem, nie wiem, czy Państwo go usłyszeli, ale ja siebie słuchać to teraz raczej nie lubię. Proszę Państwa, to jest przykład, kiedy jest on niemiarowy i to jest przykład, gdzie absolutnie widać wielkie zamki P. Pomiędzy jest linia izoelektryczna i tu widzimy zamki P, które są no dość spektakularne w tym przypadku, a co ważniejsze jeszcze, one występują w takiej morfologii, są i ujemne, i dodatnie. Natomiast kiedy my dopatrujemy się w takim chaosie ogólnym tutaj tych zamków P, no to jest bardzo złudne. Po pierwsze, nie wydaje mi się, żeby gdzieś tutaj było pobudzenie w, na przykład w odprowadzeniu drugim, żeby był P ujemny. Te załamki T są dość podobne. Coś tu się drga, coś tu drga. Oczywiście, tutaj wtedy powstaje pytanie, kurczę, a może to jest zamek P, a może nie. Idziemy dalej. Tu znowu, tu nie wydaje się, żeby nigdzie cokolwiek takiego było. Nie było. Czy to tu wydrganie w dół to jest P? Czy tu jedno z tych trzech to jest P? Czy tu coś jest? Oczywiście ten jest strasznie sugestywny, prawda? Ale zobaczcie, tu jest taki dziubek i tu jest taki dziubek. Niestety, migotanie przeciągu czasami tak wygląda, ale w macie powinniśmy widzieć, proszę Państwa, załamki takie no, dodatnie i ujemne przechodzenie między nimi, coś w tym stylu. To jest takie bardzo typowe migotanie przedsionków. Dobra, proszę Państwa, przechodzimy teraz już do takiego trybu, gdzie Wy już wiecie, umiecie schemat ze schematu czy korzystać, więc proszę Państwa, 1,5 minuty na każdy ZKG. Życzę powodzenia. Zaczynamy w takim razie od pierwszego. Będzie o tyle prościej, bo że mamy, może mamy 4 odpowiedzi, więc jest o tyle prościej. 1,5 minuty mamy AVNRT wolno, szybkie, szybko, wolne AVRT i trzepotanie przedsionków. Jak tam idzie 30 sekund jeszcze. Siedem, sześć, pięć. 4, 3, 2, 1. Wygrało AVNRT, też wolno szybkie. 14 osób powiedziało, że szybko wolne. Ortodromowy AVRT też ktoś tutaj zaznaczył. Trzepotanie na szczęście przegrało. To chociaż tyle. Proszę Państwa, zaczynamy sobie od początku. Jak przyjrzyjmy się, ja przelecę przez wszystkie odprowadzenia po kolei. Spójrzmy sobie na ten QRS. Widać przed nim P. O, dziwnie by to było, ale chyba nie widać przed nim P. Idziemy sobie dalej. Widzicie tu gdzieś P? No widać T. Oczywiście P może być w T. Pamiętamy o tym, myślimy o tym, ale teraz zobaczymy dalej. Tu, proszę Państwa, już pojawia nam się w tym trzecim odprowadzeniu, to jest już takie miejsce, gdzie rzeczywiście coś zaczyna widać. Dlaczego? Ponieważ, zobaczcie, mamy ten odcinek jakby T, jakby go w ogóle nazwać, to jest takie TQ. Później jest T, które idzie tak, opada troszeczkę i jest taki ząb. Wcięcie takie na końcu QRS-u. Bardzo dobrze to wcięcie widać w AVF-ie. Tutaj jest to wcięcie. Mam nadzieję, że wszyscy widzą tę łapeczkę. Niestety nie mogę na przybliżeniu korzystać z laserka. Więc tu je widać bardzo ładnie. W AVL-u nie widać nic, widać tylko QRS-y, ale w AVF-ie też. Patrzcie Państwo, takie dzióbki do góry. W odprowadzeniu V1 to już w ogóle widać spektakularnie taki dzióbek.
Oczywiście dyskusja na temat tego, czy ten dzióbek jest dodatni, czy to jest ujemny dzióbek, który jest dalej i on zniekształca ten zamek T, no to jest już ciężka sprawa, ale możemy o tym zaraz przemyśleć. Znaczy, to możemy zawsze przemyśleć. I teraz tak, proszę Państwa, albo decydujemy się na dwie opcje. Albo jest sytuacja taka, że mamy częstoskrócz miarowy częstoskrócz, w którym nie widać P, czyli myślimy już o AVNRT typowym, czyli dobrze zaznaczyłem, wolnoszybkim, tak? Albo myślimy o tym, że jest jednak P, ale P na pewno jest w pierwszej połowie odstępu RR. No i druga sprawa jest bardzo blisko, to jest na pewno poniżej 90 milisekund. Pamiętajcie, 90 milisekund, no to jednak mimo wszystko to jest kratka, to są prawie dwie kratki. No tutaj to są sklejone są prawie, że tak powiem. Jeżeli to jest, uznajemy to za P, to są sklejone. Więc to jest AVNRT szybko, wolno-szybkie. Ortodromowe to niestety potrzebujemy ponad 90 milisekund tej przerwy. Szybko-wolne to w ogóle jest po drugiej stronie zamek P. Jest, że po tajem przyczynków nikt nie zaznaczył, ale no na pewno to też nie pasuje. Idziemy, proszę Państwa, dalej. Czyli to był pierwszy taki przykład, gdzie mamy AVNRT. Widzimy sobie tutaj, co to za zaburzenie rytmu. Sam nie pamiętam, muszę popatrzeć. To jest już półtorej minuty te mamy, proszę Państwa. W połowie jesteśmy, prawda? 30 sekund, nawet mniej. Już dokończmy tak. A może jeszcze tam ktoś się zastanawiał. Tak jak Państwu mówiłem, ten wykład nie będzie prosty. No bo to jest trudne. Zaburzenia w ogóle tacha arytmii są trudne, żeby to widzieć, no bo tam jest szybko, dużo i jest napaćkane bardzo, bardzo wiele. Bloki przeciągowo-komorowe są znacznie prostsze, bo jest po prostu mniej QRS-ów. Natomiast tacha arytmii są po prostu pod tym względem trudne. Gratuluję tym 7 osobom, którzy zaznaczyli, że to jest częstoskrót przeciągowy ze zmiennym przewodzeniem. Jest to trudne, proszę Państwa, ale już Państwu wytłumaczę, że oczywiście ja hejtuję bardzo to spoglądanie na zamki P, w przypadku, kiedy jest totalnie niemiarowy rytm. Ale wtedy powstaje zawsze pytanie, czy na pewno umiecie Państwo sprawdzić, czy on jest niemiarowy? Otóż, proszę Państwa, policzmy sobie, ile tutaj jest krateczek. Zaczynamy to tu. Idziemy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery duże i dwie małe. Trochę więcej, widzicie Państwo, bo to tutaj wychodzi. Policzmy kolejne cztery. Tutaj jesteśmy w połowie, tak? Raz, dwa, trzy, cztery. Trochę więcej. OK, jesteśmy tutaj, tak? Czyli gdybyśmy to narysowali, jeszcze raz sobie muszę sobie sam policzyć, jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, czyli trochę dalej, ok. Idziemy sobie dalej, idziemy sobie raz, dwa, trzy, trzy krateczki i trzy małe. Ale tu się okazuje, w tym pewnym momencie wchodzimy do takiego miejsca, proszę Państwa, że ta odległość nagle się okazuje, o ta, to jest dokładnie taka sama jak ta. Jak sobie powielimy tę, to ona jest dokładnie taka sama jak ta. Jak ta. Czyli jest tu jakaś miarowość. Jest to oczywiście chaotyczne, nie ukrywam, że ono jest, ale pewna miarowość się pojawia. No i teraz, jak już się pojawia pewna miarowość, to powinno zasiać w nas pewną taką niepewność, bo to oczywiście na pierwszy rzut oka wygląda, kurczę, no pewnie, że na 100% jest to migotanie przedsionków. Jest taki moment, kiedy powinniśmy poszukać miarowych jakichś zamków. No i ponieważ znaleźliśmy tam taką niemiarowość,
znaczy zamiarowość, to ja zawsze spoglądam na to samo miejsce, czyli spoglądam tutaj. Państwo, tutaj jest zamek B, który jest dokładnie takiej samej odległości do tego i taka sama odległość jest tutaj do tej górki za kursem. I znowu jest tutaj, i znowu jest tu, i znowu jest górka, i znowu jest tu. Jak sobie przestudiujemy to w innych odprowadzeniach, to oczywiście też bywa trudno, ale no możemy tutaj je znaleźć. Możemy znaleźć te zniekształcenia, które wyglądają właśnie w ten sposób. To już nie jest, proszę Państwa, poszukiwanie byle jakich zamków P, bo byle jakich, już mówię o czym chodzi w byle jakich zamkach P, byle jakie to są takie, które się nie powtarzają. Natomiast, no proszę Państwa, aż tak absurdalny, dodatnio ujemny zamek P, żeby się powtarzał, tu, no on jest dla mnie jeszcze w takich samych odległościach, bo to jest wszystko, proszę Państwa, od linijki, jakby może tutaj, jeżeli weźmiecie linijkę albo kawałek kartki, to on będzie perfekcyjnie poukładany. Więc jest to częstotliwość przyczynkowy. Więc dla wszystkich tutaj, którzy znaczyli, że jest to częstotliwość przyczynkowy ze zmiennym przewodzeniem, to gratulacje, bo migotanie oczywiście mogłoby to być, ale nie w tym przypadku. Dlaczego to jest takie ważne? No bo ablacja czy czegoś innego. Tutaj w tym przypadku też pamiętam o tym, że można to leczyć. Często skurcze przedsionkowe, możemy leczyć migotania przedsionków na różne sposoby. No jedną z metod leczenia to jest ablacja. No jeżeli albo będziemy ablować żyły płucne, albo będziemy szukać mimo wszystko miejsca, skąd się taki często skurcz przedsionkowy wywodzi. Tak? Ektopowe często skurcze przedsionkowe najczęściej są, proszę Państwa, z prawej strony. To jak będziemy robić ablację lewej strony, to raczej nam nic nie da. Więc powinniśmy o tym pamiętać. Znaczy, przyznam szczerze, 67-letnia kobieta z wywiadem niewydolności serca, raczej już jej nie pomożemy ablacją, no ale jednak mimo wszystko postawić takie rozpoznanie u kogoś młodszego z słabszym wywiadem chyba byłoby warto. Idziemy dalej. Co było wyzwanie? Co to za zaburzenie? My tu, proszę Państwa, kolejne 1,5 minuty na zastanowienie się. A to już, to jest akurat nie tachyarytmia, ale proszę się na nią zastanowić. Sekund chyba jeszcze, tak. Trzy, dwa, jeden. Tadam. Cztery osoby zaznaczyły prawidłowo, Bradgard jest dookoła. 14 zastępczy rytm węzłowy, 7 wolne migotanie przedsionków i zastępczy rytm komorowy. Proszę Państwa, po pierwsze lecimy po kolei z odpowiedziami. Czy to może być rytm komorowy? Zawsze takie pytanie się pojawia, kiedy mamy troszeczkę szersze QRS-y. Akurat tutaj jest tak, one są tak dziwne, takie dziwne. Przynajmniej też się wszystkiego nauczyłem, proszę Państwa, nie proszę się nie przejmować. Po pierwsze, proszę Państwa, gdybyście Państwo spojrzeli na ten QRS, to ja mogę zobaczyć coś takiego. Szybko narasta, szybko opada i jest jakiś taki dziubek za. To tak samo, szybko narasta, szybko opada, dziubek za. To jest znowu to samo, szybko narasta, szybko opada i to takie rozlane coś dodanego do niego, prawda? Tu dodane, tu dodane. Tutaj znowu tak samo. Tu też. Jak się temu przyjrzymy, to i gdybyśmy usunęli to z naszej myśli, wywalili te końcówki, to patrzcie Państwo, tu mamy dodatni QRS, tu w awierze mamy ujemny QRS, mamy tak, ujemny V1, ujemny V2, dodatni V3. No w zasadzie jak prawidłowe EKG, no troszeczkę za wczesna jest faza przejścia w V3, bo jeszcze powinien być trochę ujemny, on już jest bardzo dodatni. Więc co to jest ten dodatek, który to nie jest część QRS-u, jak się okazuje. QRS jest wąski. Teraz to, co tutaj widzimy, to jest tak zwana fala J. Natomiast dlaczego chciałem to Państwu pokazać? Ponieważ po pierwsze jest miarowy to rytm, prawda?
po tym, jak on jest miarowy, to się zastanawiamy, może to być rytm węzłowy, natomiast tutaj bardzo ładnie znowu widać zamki P. Tu jest zamek P, tu jest zamek P, tu jest zamek P, tu jest zamek P, tu jest zamek P. No niesamowicie powtarzalna sytuacja, to znowu, proszę Państwa, to nie jest byle jaki zamek P, tylko to są powtarzalne, dokładnie tak samo wyglądające zamki P. Druga sprawa taka dodatkowa, proszę Państwa, 66-letni mężczyzna znaleziony nieprzytomny na ulicy. No nieprzytomny to pewnie troszeczkę leżał, trochę się wychłodził i to jest, proszę Państwa, obraz hipotermii. Pacjent, jak się wymrozi i troszeczkę schłodzi, to właśnie po pierwsze pojawia się nam się fala J. To są właśnie fale, to są fale J. To takie zazwyczaj nieszpiczaste, bardziej rozlane końcówki QRS-ów. Najlepiej to w AWF-ie wygląda, więc odpada nam część, że jest to zastępczy rytm komorowy. No bo to nie jest komora. To może być albo węzeł, albo komora. Kolejna rzecz właśnie przeciwko węzłowi przypomina to, że mamy zamki P. No i co zostało nam wolne migotanie przedsionków? Wydaje mi się, proszę Państwa, że to mogłoby być tak, to mogłaby być sytuacja, kiedy migotanie przedsionków jest miarowe. Migotanie przedsionków jest, proszę Państwa, miarowe, jak się na przykład zatrujemy digoksyną albo jak zatrujemy się beta, może nie beta blokerem, ale blokerem niedyhydropirydynowym, blokerem kanałów wapniowych. Dlaczego? Ponieważ to wszystko prowadzi do jednego, do bloku przedsionkowo-komorowego i wtedy mam rzeczywiście miarowe migotanie. Tylko że to wynika z tego, że mamy na górze migotanie i mamy jakiś rytm zastępczy. No więc no tutaj tak miarowy rytm, no to albo mamy blok trzeciego stopnia z zastępczym rytmem węzłowym, co by wtedy nam, to by nam dawało odpowiedź A. No bo właśnie mamy zamki P i widzimy zamki P i jest to właśnie bradyarytmia zatokowa, bradykardia po prostu zatokowa, wynikająca u pacjenta z hipotermii. To był taki przykład na troszeczkę otrzeźwienie w otoczeniu tych wszystkich tachyarytmii. Idziemy sobie dalej. Znowu półtorej minuty. Jakby ktoś się zastanawiał, ile jeszcze czasu, to zostały na przykład dwa przypadki. Ten przykład powinien być Państwu znany, ponieważ to jest przykład z filmu, z filmiku, zresztą to jest też rocznego chyba zbioru, ponieważ po prostu nie mam innego, nie mam innego AVRT ortodromowego tak pięknego. Proszę Państwa, raz jeszcze, rytm miarowy, miarowy. Kolejna sprawa, jeżeli mamy rytm miarowy, oceniamy sobie co? Oceniamy sobie stosunek P do QRS-u, no to musimy te P znaleźć. Poszukajmy go. Najładniej to wygląda to w V2. Widzimy P, przepiękne, w tym miejscu. Jest ono oddalone od QRS-u, od początku QRS-u o kawał drogi. W ogóle jest taka przerwa, więc wydaje nam się, że to jest właśnie takie piękne P. Tu oczywiście pojawia się troszeczkę wcześniej, jeżeli chodzi o pozostałe. Tutaj pojawia się, no właśnie pytanie teraz, tak? Która część tego QRS-u to jest P? Czy P jest tutaj na końcu, czy P jest tutaj? No, ono się gdzieś znajduje tu. Zobaczcie sobie na odprowadzenie V2, jakie wąziutkie jest to P. Czyli to jest P wsteczne. Właśnie na tym polega różnica, że tak wygląda P wsteczne, a gdyby było bardziej rozlane, to byśmy myśleli, że jest to raczej ogniskowy gdzieś tam z przedsionka. To jest to. No i teraz, jaka jest odległość między szczytem QRS-u a zamkiem P? No, proszę Państwa, raz,
dwa, no myślę, że dwie kratki, ponad dwie kratki będzie, tak? Więc będziemy mieli tam ponad 90 milisekund od, no w zasadzie, bo to powinno się liczyć od początku QRS-u do początku P. Tutaj mamy raz, dwa, w zasadzie nawet 320 milisekund, na pewno po tej stronie, więc jesteśmy w sytuacji, kiedy RP jest krótsze niż PR, a samo RP jest dłuższe niż 90 milisekund, więc jest to ortodromowe AVRT. Reszta nam, oczywiście znowu, już przypominam, szybko wolne nam odpada, proszę Państwa, ponieważ szybko wolne, atypowe, musi być PR krótszy niż RP. No to tutaj nie jest to prawda. Wolno szybkie jest troszeczkę za długi RP, chociaż no oczywiście ja rozumiem, że różnicowanie pomiędzy tą odpowiedzią niebieską a żółtą jest bardzo trudne, bo czasami trudno powiedzieć, gdzie dokładnie się zaczyna P, który element to jest rzeczywiście początek. Ja sugeruję, żeby, proszę Państwa, zobaczyć, czy jest płaska linia pomiędzy QRS-em a P. Bo jeżeli jest płaska linia, to znaczy, że jest to minęło dużo czasu. Ogólnie tak to proszę sobie zapamiętywać. Często skrót sam przedsionkowy to musiałby, po pierwsze, on ogniskowy, to mówię, szeroki P i chyba nie aż tak daleko, bo proszę Państwa, blok pierwszego stopnia, który ma raz, dwa, 800, przepraszam, to przecież nie jest 800, tylko to jest 400 milisekund, strasznie dużo, raczej nietypowo. Przez ostatni przykład, proszę Państwa. Bo wszystko się dzieje dobrze, dobrze. Wiecie Państwo, przyznam się Państwu do czegoś, ale nie sprawdziłem tego pytania. Skopiowałem pytanie, a nie zmieniłem odpowiedzi. Więc przepraszam najmocniej Państwa za ten mały z mojej strony fuck up, bo strasznie się skupiłem na tym, żeby powiedzieć Państwu o tym przypadku, natomiast rzeczywiście są te niezmienione odpowiedzi. Więc uznajmy, że dobrze, że tylko dwie osoby odpowiedziały na to, tak powiem, pseudo prawidłowo, bo oczywiście żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa tutaj. Więc powiedzmy najmocniej, przepraszam jest jeszcze. Może zróbmy tak, kto odważny powie, co mu się wydaje, co to jest. Czy jest ktoś odważny na tyle, żeby powiedzieć, że wydaje mi się, że jest to to? Wydaje mi się, że to atypowe trzepotanie na przykład. Może być. Dobra, jest jedna osoba, która uważa, że jest to atypowe trzepotanie. No dobra, jest to pewien pomysł. Mam jakieś inne pomysły? Albo migotanie przedsionków po prostu. Albo migotanie przedsionków. No i dobra, i bardzo dobrze, że zaczęliśmy w ten sposób. Proszę Państwa, musimy to zrobić niestety bez Kahoota, bo po prostu jakoś mi w toku tych 17 pytań jakoś mi to po prostu przypominałem po prostu to. No, nie dopatrzyłem. Proszę Państwa, oceniamy miarowość. Zawsze zaczynam od tego samego. Gdybyście Państwo pomierzyli miarowość, to tutaj znowu jest to niemiarowe. Oczywiście pojawiają się takie pobudzenia, które są bardzo podobne do siebie, więc no to zawsze rzucę taki,
taki cień znowu myślenia, że a może jednak to jest coś miarowego. Czyli właśnie tak jak kolega tu powiedział, na przykład atypowe trzepotanie, może w ogóle jakieś trzepotanie. Tak by mogło być. W szczególności dlaczego tak jest? Ponieważ, proszę Państwa, patrzymy na odprowadzenie V1 i w odprowadzeniu V1 widzimy takie zęby piły. To jest niestety, proszę Państwa, ale to jest straszliwie zdradzieckie odprowadzenie. To jest takie odprowadzenie, które Państwu pokazałem wcześniej. To było moje udowodnienie, że tam w innym przypadku to był często skrót przedsionkowy, bo widać zamki PFV1. Ale trzeba być niezwykle ostrożnym z tym odprowadzeniem, ponieważ to odprowadzenie widzi bardzo dużo i często niestety za dużo. Ale zobaczcie Państwo, jak wygląda ta fala, te zęby piły, a dosłownie ile tu minęło? Tu minęło raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jedna sekunda, raz, półtorej sekundy. I tu już mamy coś tak chaotycznego, co nie wygląda jak zęby piły. Później one się odpalają znowu, ale one gasną, odpalają się, są inne. No zobaczcie, na początek zapisu. To nie ma powtarzalności w tym. No jeżeli to byłoby trzepotanie przedsionków, to ono by wyglądało inaczej niż typowe oczywiście, czyli mielibyśmy no, jakieś, no, możemy mieć dwufazowe załamki tego, te fale F, ale no byłaby powtarzalność w tym wszystkim. Tutaj tej powtarzalności nie ma, ale rozumiem, że i to jest trudne. Ogólnie są takie case'y, gdzie rzeczywiście wygląda to strasznie sugestywnie, że to po prostu człowiek patrzy i myśli sobie, nie, no trzepotanie przedsionków jak nic. I dlatego zawsze zaczynamy od mierzenia tych odstępów RR i sprawdzania regularności. Dlaczego to EKG jest takie ciekawe? Ponieważ, proszę Państwa, jest ono ciekawe z innego powodu. Ono jest ciekawe z powodu tego QRS-u, który jest tutaj w odprowadzeniu V1. Ja może cofnę jeszcze, żebyśmy to dobrze zobaczyli. Tutaj na dole mamy odprowadzenie V1 i odprowadzenie pierwsze. Zobaczcie Państwo, mamy taką morfologię i w jedynce jest taka morfologia. Co to jest? Ktoś ma pomysł? Blok prawej odnogi prawdopodobnie. Prawdopodobnie blok prawej odnogi. Jest to zaburzenie jakiejś przewodnicy, które nazywamy blokiem prawej odnogi. No to wygląda bardzo typowo, prawda? Malutki R, malutki S, one są początek, jest wąski, następnie szeroki drugi zamek R. W odprowadzeniu pierwszym R i następnie szeroki łopatowaty zamek S, czyli blok prawej odnogi, dokładnie. I to też jest element, który jest bardzo, proszę Państwa, charakterystyczny dla migotania przedsionków. To jest taki dodatkowy element, o którym akurat w filmie nie powiedziałem, ponieważ, proszę Państwa, tutaj co widzimy? Widzimy na początek, że jest dość krótki odstęp RR, znaczy dość, no w stosunku do tego, co będzie za chwilę. Następnie mamy wydłużenie tego RR. No ja to sobie tłumaczę w ten sposób i zresztą to tak troszeczkę działa, że miocyty myślą w ten sposób, ok, mamy teraz długą przerwę, znaczy, że kolejna przerwa też będzie długa. Czyli my powinniśmy czekać o tyle, ale tyle nie zaczekaliśmy, więc i pojawiło się coś wcześniej, czyli coś musiało się przewieźć wcześniej, więc no musieliśmy to przewieźć jakąś drogą. No i jaką drogą to serce to przewodzi? Przewodzi no tam, gdzie się zrepolaryzuje. A która część układu przewodzącego się najdłużej repolaryzuje? Prawa odnoga. Więc to jest dość charakterystyczne, że jeżeli mamy dość chaotyczny rytm, mamy najpierw długi odstęp RR, następnie krótki odstęp RR, to bardzo często pojawiają się nam zaburzenia przewodnictwa. Różne. Może być blok jednej odnogi, mogą być blok lewej odnogi, czy może być blok jednej wiązki, lewej odnogi, prawej odnogi. Chociaż najczęściej, absolutnie najczęściej występuje to właśnie pod postacią bloku prawej odnogi i w zasadzie, jak się człowiek dobrze przyjrzy, to prawie w każdym holterze z migotaniem przedsionku można chociaż takie jedną rzecz znaleźć. Bo to się po prostu zdarza. No w EKG przyznam szczerze, że tego poza tym EKG to chyba nie widziałem, bo akurat na 8 sekund to raczej trudna sprawa. Natomiast akurat tutaj się udało i jest to właśnie tak zwane zjawisko Ashmana, czyli no właśnie zjawisko wynikające z tego, że nam się zblokowała ta odnoga. Więc raz jeszcze wszystkich przepraszam za to pytanie. To mówię, to mój kompletny, absolutny błąd. Mam nadzieję, że się więcej nie powtórzy. Po prostu go musiałem, po prostu też nie przyjrzałem tego do końca. Przyjrzałem pierwsze 10 pytań, uznałem, że jest pięknie i idziemy dalej. Więc to moje niedopatrzenie dyżurowe. Ostatnie pytanie, proszę Państwa, na finish. Ostatnie? 16 na 17, czyli chyba nie ostatnie. A, bo to jest tu. Czemu? Coś tu się popsuło. Nie, przepraszam. To ja w takim razie coś popsułem. Coś popsułem z Kahootem. Może zdublowałem pytanie. O, może jednak nie, może jednak napisałem pytanie, tylko je zdublowałem. To pominiemy. Zobaczę, czy to jest dobre pytanie, żeby mieć. Tak, to jest na pewno dobre pytanie i na pewno tak miało wyglądać. Lecimy.
Dobrze, to taka nagroda dla wszystkich, którzy mnie słuchali. Szczególnie, że opis jest sugestywny, bo 72-letni mężczyzna z rozedmą i wywiadem długoletniego palenia tytoniu, to już bardziej nie mogłem zasugerować, co to może być. No i oczywiście tym, którzy zaznaczyli migotanie przedsionków, no tak, on jest niemiarowy. Tak, to jest niemiarowy jak migotanie przedsionków. Natomiast znowu, skoro jest taki wywiad, to zawsze postarajmy się tego poszukać. No i proszę Państwa, po pierwsze, co zwraca uwagę? Ta płaska linia histolektyczna w niektórych odprowadzeniach, gdzie pojawia się jakieś wydrganie, które się na dodatek jeszcze później powtórzyło. W takim miejscu, w którym mogłoby być P, to znowu, to nie jest dowód, to jeszcze nie jest powiedziane, że oto na pewno jest mat. Jeszcze nie. Żebym był mat, to musimy być pewni co najmniej trzech takich zamków i muszą być one między sobą różne. I taka sytuacja jest tu w dwójce. Jak sobie popatrzymy, kiedy on zwalnia, to widzimy ujemny zamek P, ujemny, dodatni, 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 dodatni. Tu nam ginie gdzieś. Tu wydaje się, że jest dodatni, 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 tak? Cofnijmy się kawałeczek, tu znowu były dodatnie. Dodatnie przeszły w ujemne i znowu w dodatnie. W innych odprowadzeniach widać to na przykład w odprowadzeniu w 1, tak? Tu jest dodatnio ujemny, tu troszeczkę zwiększyła się faza ujemna, tu znowu troszeczkę jest płaski, tu już w ogóle mega ujemny, taki szpiczasty. Idziemy sobie dalej i zobaczcie, że przed każdym tym QRS-em znajduje się to coś jak zamek P, a TP, odcinek TP jest płaski. I to jest taka rzecz, która, no to jest jakiś przykład prosty z matem, bo jeżeli są szybkie, często skurcze ogniskowe, to bardzo mało widać. I ja przyznam szczerze, że wtedy piszę, że należy rozważyć alternatywne rozpoznanie matu czy coś takiego, tak? Bo czasami tego po prostu nie widać. Natomiast no, w tym przypadku wydaje mi się, że jest to przykład taki dość typowy. Więc gratuluję tym 12 osobom, które mnie słuchały tutaj dzielnie. Tak jak mówię, szóstka, tutaj ta migotanie przeciągu nam odpada. Arytmia zatokowa to musiał być to rytm zatokowy, taki bardzo zatokowy. Natomiast Państwo widzicie, że po pierwsze zamki P bardzo się między sobą różnią, odległości się bardzo między sobą różnią. No i druga sprawa, czy on rzeczywiście jest tak mega ujemny w wawierze? No są po pierwsze inne, tu jest dodatnio ujemny, tu jest ujemny. Nietypowo, jeżeli chodzi o obraz zamka P zatokowego. Zamek P zatokowy może być oczywiście różnych morfologii, to jest tak zwane wędrowanie. Znaczy nawet to nie jest wędrowanie rozrusznika, to jest po prostu aktywowanie innych odcinków węzła zatokowego, więc jest to możliwe, ale powiedzmy sobie szczerze, że ja bym to widział w zakresie mniej więcej różnicy, jak jest w dwójce. Tak? Czyli jakbym zobaczył taki zamek P, a po nim taki troszeczkę bardziej szpiciasty ten pierwsza górka, a później taki płaski, to dla mnie to by była taka zmienność morfologii zamka P w arytmii zatokowej. Natomiast zrobienie z niego ujemnego zamka P to na pewno nie może być zmienność zamka P tego. To na pewno nie może być to. Więc tutaj jak najbardziej, proszę Państwa, mat. Oczywiście ktoś mógłby zacząć dyskutować, no dobrze, ale czy on rzeczywiście to jest mat? To znaczy, czy on jest na pewno, to jest tachykardia? No, proszę Państwa, nie mieliście tu innego wyboru, jak mieć albo wieloogniskowy, często, znaczy nie mieliście innego wyboru niż wieloogniskowy, często przedsionkowy. Można byłoby się z tym oczywiście pokłócić i powiedzieć, że no ten odcinek, który tu kawałek widzimy, to on bardziej wygląda jak nadkomorowe wędrowanie rozrusznika. No tak, tylko że na początek jest szybko, później zwalnia i później jest szybko. To jest dość charakterystyczne dla takich właśnie chaotycznych rytmów jak MAT czy AF. Więc raczej się pilnujemy takiego, stajemy na takie rozpoznanie. No i dobrze, proszę Państwa, wszystkim gratuluję. Raz jeszcze najmocniej przepraszam, jak się okazało, czyli jednak nie, że nie zapomniałem, tylko że zdublowałem dwa razy to samo pytanie i po prostu nie wywaliłem jednego. Gratuluję Liskowi za trzecie miejsce za Upowi i gratulujemy tutaj, mam nadzieję, że statystyk tym jednym pytaniem nie zrobiłem strasznych. By. Gratuluję. To jest piąte, szóste miejsce. Wszystkim oczywiście gratuluję. Gdybyście Państwo jakiś follow-up chcieli mi tutaj dać, to oczywiście zbieram opinie. Proszę się dzielić. No i to było na dzisiaj tyle. Tutaj gdybyście Państwo chcieli podczytywać. Ja rozumiem na koniec takie dwa słowa ode mnie, że ja rozumiem, że na sam początek, jak ktoś to widzi pierwszy raz, a raczej drugi, pewnie po obejrzeniu mojego filmiku, to wydaje się, że ta osoba, która to tłumaczy, to widzi coś, czego nie ma. To znaczy, że tak, w jednym przykładzie to on mówi, że ten zamek P to nie jest zamek P, a w drugim taki sam, on dla niego jest już zamek P. Tak, jak ja się uczyłem, to też na początek mi się tak wydawało, ale
naprawdę zobaczycie Państwo, że jeżeli zobaczycie kilkadziesiąt takich przykładów, to nagle okazuje się, że są załamki, które już są prawdziwymi załamkami, a są załamki, które są artefaktami. I tego po prostu trzeba, to trzeba wyćwiczyć, się tego nauczyć. Strasznie długie dzisiaj spotkanie mi wyszło, ale no, trudne były to case'y, więc bardzo dziękuję, bardzo mi było miło i no i to tyle. Zobaczymy się następnym razem za jakiś czas. Bardzo się cieszę, że telefon dyżurowy nie dzwonił. To był po prostu, to już w ogóle było super. Marku, czy ja mógłbym chwilę, Marcin Grabowski? A proszę bardzo, to dzień dobry, panie profesorze. Dobry wieczór. Witam, ja wszystkich witam, tych z państwa, którzy byli dzisiaj z Markiem na spotkaniu. Dziękuję, że państwo dołączyli. To już jest drugi rok, kiedy Marek prowadził EKG wieczorową porą. Państwo zgłaszali nam, że brakuje tego EKG podczas zajęć. Nie mamy zawsze czasu. Tydzień zajęć na kardiologii nie starcza, żeby omówić EKG, chociaż w tym roku wprowadziliśmy je. Ale mamy nadzieję, że mają Państwo satysfakcję z tego EKG wieczorową porą. I tutaj przede wszystkim podziękowania dla Marka Wawrzacza, świetnego dydaktyka,